Witam, jestem uczennicą zespołu szkół imienia Bohaterów Września 1939 roku. Zapraszam Was do obejrzenia relacji z naszego wyjazdu na praktyki z Erasmus+. Jezu, ale zimno. Mam nadzieję, że we Włoszech będzie cieplej. Za nami cała noc podróży. Jesteśmy już w Austrii. Przyjechaliśmy przez Czechy i czeka nas jeszcze jakieś 7 godzin podróży. Minęła noc. No, można powiedzieć, że miło. Że no, było szybko, dobrze. Szybko zasnęliśmy. No ty szybko zasnąłeś. No ja szybko zasnąłem. Jak wrażenia? Jest super, ale troszeczkę ciasno. Jemy kalabosiki. Jest ekstra. Jakie oczekiwania? Mam nadzieję, że będzie super. Ładne widoczki na pewno. Dużo zdjęć. I dużo wspomnień. Zwiedzania fajnych miejsc. Gdzie jesteśmy? W Austrii. Jeszcze Austrii. Przy granicy. Włochami. Jezu, ale zimno. Mam nadzieję, że we Włoszech będzie cieplej. Tak jak myślałam, jest dużo cieplej. Właśnie przekroczyliśmy granicę Austrii i Włoch. Zaraz będziemy się kierować do Katoliki. Jesteśmy już na miejscu, znajdujemy się w miejscowości Katolika, a teraz wszyscy idziemy na spacer nad morze. W trakcie sezonu jest tu pełno ludzi, a poza sezonem wygląda to właśnie tak. Podoba nam się bardzo, że mamy całą plażę dla siebie. Znajduje się ona na wybrzeżu Adriatyku, blisko miejscowości Rimini. Idziemy w kierunku tutejszego molo, podziwiając piękne widoki. A nasi koledzy z klasy mają teraz język polski. Druga E, jak tam teraz na polskim? W końcu doturlaliśmy się na molo i wygląda ono właśnie tak. Jeszcze w dodatku wyszło słońce. Witamy Was w pięknym, słonecznym dniu. Jest na pewno cieplej niż w Polsce. Jesteśmy po śniadaniu i dojechaliśmy do zamku Gradara, o którym więcej opowie Wam Bartek. Znajdujemy się w regionie Marche, w miejscowości Gradara, a dokładniej przy słynnym zamku. Jego historia liczy około 900 lat, a szczególnie jest powiązana z rodziną Malatesta, z Giovannim i z Paolo, a także z żoną Giovanniego, Franceską. Giovanni bardzo kochał swoją żonę Franceskę, niestety często był nieobecny w swoim zamku, a w zasadzie w swojej twierdzy. Paolo był bardzo przystojnym mężczyzną i bardzo podobała mu się Francesca. Zaczęli się kochać i rozpoczęli swój romans. W pewnym momencie Giovanni przyłapał Paolo i Francescę na zdradzie i tak rozścieczony, że postanowił ich zamordować. Był na tyle rozścieczony, że złapał ich w ukrytym przejściu, kiedy chcieli uciekać przed nim. Skończyło się na morderstwie. Ta historia została opisana w boskiej komedii Dantego Alighieriego.
Jesteśmy w trakcie kolejnego dnia zajęć, akurat teraz mamy przerwę. Dzisiaj się zajmowaliśmy zarejestrowaniem firmy, pojedyncze zdarzenia gospodarcze, uzupełnienie aktywów oraz pasywów w firmie.